Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy Flatout 4 odcinku 11. I kontynuujemy sobie naszą serię. I kontynuujemy tym samym puchar, który już rozpocząłem. ICP Restricted Area 3F. Jedziemy. Dobra, trzeba wejść sobie na prowadzenie, żeby się z nimi nie tłuc. O, jak pięknie to auto poszło. Ktoś mnie tam chciał uderzyć, ale gdzieś poszedł bokiem. To jest to chyba, że... Ojej. To jest to, że to auto ma dość wysoki przód i jest lekkie i na wszystkich takich przeszkodach je podrzuca po prostu, podciąga do góry. Bo nie wjeżdża w nie, tylko na nie. Jak się fajnie obróciło to auto. Dobra, trzeba uciekać, bo mnie zaraz tutaj dojadą. Jeden jest przede mną, jeden jest do wyprzedzenia. Jeden mnie próbuje dogonić. Oj, za bardzo pociągnąłem. Na szczęście we mnie nie uderzył. To by mogło być nieciekawie. Oj, świetnie to zrobiłem. I, serio? No dlaczego ten restart mnie wywala w złym kierunku w ogóle? Mógł mnie w ogóle podstawić odwrotnie do trasy, by było najlepiej. Okej, tam się już nie bawię, tamten, bo się znowu tak dziwnie poobracam. Jedziemy tu normalnie. Trochę za mocno pociągnąłem ten slalom. No i koniec. Trzecie miejsce. Nie wiem, zadowolony jestem czy nie. Taki, zostawimy to. Najwyżej będę ostatni powtarzał do skutku. A pierwszy jestem. Git. To muszę tu być też pierwszy. ale różnicę mi to robi. Liner auta nie mogę mieć przed sobą. Jakby kto inny był, to w sumie wygram. Tylko żeby nie on. Tego wojskowego tak jakby. A jakie on ma w ogóle auto? On ma coś z tych niskich i szybkich. Wracaj. Dlaczego to auto nigdy nie wraca na koła? O, widzę, że po zapasówce już zostało tylko wspomnienie. Kurde. Nie, to tak nie można startować. To nie jest ten. Po to jest ten guzik z restartu, żeby z tego korzystać. Ale z rozróbę zrobiłem. Jest! Kampera przewróciłem prawie. Upa! Bum! Ale to było ten... radosne takie... satysfakcjonujące. A jajko, od razu się we mnie wścić na mnie. Tak z rozpędu po restarcie w kogoś przywalić. Oj kurde. Co, trzeba skręcać, czego nagle stanął bokiem. O, o, o.
Pewnie z tego powodu, co ja teraz. Oj, 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 ku. Zajechać komuś drogę w ten sposób to jest samobójstwo. Niby o tym wiem, ale jakoś to się tak odruchowo robi. Wcześniej oni mi tak robili w sumie, więc... Tak jakoś też nie nauczony jestem zwracać na to uwagę. Ojej, jak się tu tłuką. Zostałem rykoszetem. Oj, mnie zepchnął. Ja mogę go przyblokować, ale troszeczkę nie ta masa. No serio. Czy to auto musiało tak zakleszczyć, nie mogło się odbić lepiej. Nie no, w jakieś złomo wjechałem. Tutaj tak trochę w lewo. Dobrze, nie wyszło najgorzej. Czwarty. Dobra, jeszcze muszę trzech dogonić. Nie mam na to za bardzo czasu, bo to jest dwukrążeniowa trasa znowu. A szkoda mi troszeczkę porzucać tego podejścia, bo mam bardzo dużo zderzeń. Chciałbym to dokończyć na tym podejściu. Boję się użyć nitro, bo nie widzę, gdzie jadę. Okej. Dobra. Jest! Nie wiem jak! Co się działo, ale się udało. Yeah! Ale fajnie. No, dlatego właśnie nie chciałem przerywać tego, bo 3200 dostałem, bo tam miałem dobre stłuczki. Pięknie. Ojejku. Świetnie wyszło. Dobra, to pojedziemy sobie może jeszcze jakiś ten. Bo widzę, że to 7 minut to nie jest odcinek. Kurka, no dobrze, że odblokowano. Właśnie, jakieś auto odblokowano. Pieniądze zarobiono. Nowe wydarzenie. Samochodu chyba nie. No nic. Przetrwanie Mountain Arena. Pojedźmy sobie arenkę jakoś, zobaczmy tym autkiem. Widzę, że tu nie ma kaskaderskich ogólnie w tej części Flatouta, kaskaderskich wyczynów. Są jedynie jakby te walki z wybuchami w ogóle. Nieważne. O, to jest złomowane. Jak się nie obrócę na koła, to ja będę... Dobra, obróciłem się. A, to jest ta trasa. A, jeszcze jest zezłomowany tutaj, to nie fajnie. Nie, już któryś raz się tak obróciłem. Fajne, ojoj. Co tu się stało? Coś uderzę, jest! Ale to auto mam słabe. Ja mu nic nie zrobiłem prawie. Dobra. Wejdziemy sobie tak. Tutaj. I tu, i rozpęd. Aha, nikogo tu nie ma. No nic, teraz zrobimy to samo, tylko w prawo. Będę sobie tak jeździł tam i z powrotem, aż kogoś trafię. Chociaż na razie się nie zapowiada. Oni się złomują wzajemnie. Ja w nikogo nie uderzam. Aha, zostałem z dwoma gościami. Kurczę, muszę kogoś uderzyć, bo mi się czas skończy. Gościu, chodź tu, bo mnie zdyskwalifikują. No chodź, się smyrniemy tylko. No walnij we mnie przynajmniej, chłopie! Blablabla. Szósty. Klaksonem rozpoczynam od nowa wyścig. I nikogo nie trafiłem, serio. Ale teraz zrobię to dobrze. I od początku zacznę ich tutaj tłuc. O, przelecieli nade mną, to dobrze. Ktoś uderzyłem, chyba nawet dobrze.
mocno w miarę. Lecimy! Ojoj, coś przywaliłem. Ale tak mocno przywaliłem. Ale fajnie. No, zblokowałem się o to gówno, jeszcze drzwi mi się otwarły. Ale wylatują. Dobra, jadę się rozpędzić. Trafię coś, czy nie trafię? Spróbujemy. Ojoj. Dobrze, że przynajmniej w te złomy nie trafiłem. I znowu mi się ten czas kończy. Nie, może mi ktoś we mnie uderzy, a nie, bo to uderzy z dużą prędkością i będzie po mnie. W tego smyrna. Co? Nie trafi... Serio? Takie piękne uderzenia były i musiałem znowu spaprać. Ta taktyka jednak ma minusy. Może teraz inaczej się poustawiają. Próbujemy jeszcze raz. Ona jest najskuteczniejsza. Dobra, zrestartował się. Ktoś tu do mnie driftem zajechał. Pięknie. Nic nie widziałem, co się dzieje, ale fajnie było. Dobra. Wracamy do rowu. Tu jest same wraki. Tu nawrotka. Oni się tu na górze tłuką. A nie, ktoś zjechał, żeby mi tylko czas odnowić, dobrze. Oj! Różnica prędkości była niestety. To nie po mojej stronie. Znaczy, nie na moją korzyść w sensie. No nie, trzeba tam jechać, bo oni się w ogóle na te rowy... Jejku. Dobra. O! Ja zostałem zesłomowany. Fajnie, dobrze. Co, jaki był wynik? Nie zdążyło się załadować. Gratulacje, 1750. Które to jest miejsce? Złoto? No dobra, spoko. To by było na tyle w tym odcinku, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, cześć!